To wszystko jest antyrogościowe, czyli to jest wszystko pierwsza połowa wieku XVII, zatem to już trochę poważniejszy wiek, jak tylko ten 1909 rok. A proszę, czemu jeszcze tak skończę może ten temat? Czemu Habsburgowie nie chcieli korzystać na przykład z innych kościołów tutaj katolickich na tym terenie? No bo ich nie było. Raz, że teren był słabo tutaj zamieszkały, a po drugie, jeżeli już świątynie były, po protestanckie, ewangelickie, bo Wisła była i do dzisiaj w większości tutaj są ewangelicy. Z Adamem Małyszem włącznie, prawda, już. Tego Wiślanina znamy wszyscy, no? Więc mamy tutaj dwie części ewangelików. Kiedyś na tym terenie Wisły Czarnej, bo to jest Wisła Czarna, czy pobliskiej Malinki, nie było żadnej świątyni katolickiej. Teraz ten kościół, proszę Państwa, ma taki charakter, że jest to świątynia zmieniona.